Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki wstęp do wideo, które zobaczycie za chwilę i to będzie pacjentka, która po 3 latach zdecydowała się na swoją własną ortezę Habilis AFO. Oczywiście po wcześniejszym takim skonsultowaniu razem ze mną, ze swoją terapeutką, oczywiście ja i jej terapeutką, myśmy to wszystko omawiali, a następnie wykonaliśmy dla niej ortezę, która jest ortezą z ruchomym stawem skokowym, mającą na celu skorygowanie ustawienia stopy i kolana i zapewnienia prawidłowego chodu. Zwróćcie uwagę na wiele elementów, które ja później zaznaczam w takich krótkich, można powiedzieć, zdjęciach na kilka sekund zatrzymanych, gdzie zobaczycie opis ustawienia, czy zaznaczenie ustawienia stopy, czy też tułowia. Pozwoli Wam to zwrócić uwagę na szereg elementów, które zmienia sama orteza u pacjentki, która faktycznie 3 lata rehabilituje się ciągle, natomiast cały czas ten problem istnieje i tak szybka korekta dzięki takiej ortezie jest możliwa u niej, jak i u wielu innych pacjentów. Dlatego zachęcam do tego rozwiązania, do tego, żeby patrzeć na chód nie tylko pod kątem, czy ta funkcja jest możliwa, ale na jakościową ilość tej funkcji, czyli tak naprawdę patrząc na to, jak pacjent idzie, jak długi krok stawia, jak wygląda faza przenoszenia, jak wygląda faza podporu i szereg innych elementów, takich jak na przykład też tułów, ustawienie tułowia, skręt, rotacja tułowia, jak i również ustawienie miednicy, rotacja w stawie biodrowym. To wszystko odbywa się, jeżeli faktycznie brakuje pacjentowi tego elementu korekcji stopy, bo dopasowuje się on wtedy do tak naprawdę do chodem, do tego, co może zrobić i do tego deficytu, a tutaj orteza pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału pacjenta, jak i również możliwości fizjoterapeutyczne są zupełnie inne, ponieważ ma to swoje przełożenie dalej na używanie przez tego pacjenta, tak naprawdę wdrażanie kończyny w funkcję chodu. Także zapraszam do oglądnięcia tego wideo i podzielenia się w komentarzach swoimi uwagami. Pozdrawiam. Cześć. Idziemy. Dobrze. I teraz proszę zawrócić i jeszcze kilka kroków idziemy. I wracamy. Okej, okay. Dziękuję. Nie, tak, idziemy. Dobrze, i teraz proszę zawrócić i jeszcze kilka kroków idziemy. Na koniec chciałbym podziękować Tobie za poświęcony czas i poprosić Cię o możliwość udostępnienia tego materiału, aby inni mogli również poznać możliwości rehabilitacji pacjentów po udarze, jakie pokazuję na moich wideach na kanale Habilis. Oczywiście będę również wdzięczny za każdy komentarz, za udostępnienie, za łapkę w górę, bądź też łapkę w dół, jeżeli uważacie, że materiał Wam się nie podoba. W każdym bądź razie serdecznie dziękuję z góry za wszystkie Wasze aktywności i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!